Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, jak widać dzisiaj bizon rozgrany już się dogrzewa tutaj na wolnych obrotach. Jedziemy kosić sobie rzepak, bo stół założony, więc trzeba jechać kosić rzepak. A jedziemy w lewo, nie w prawo, przez pola, no bo kupiłem nowe pole. Nie pamiętam, czy wziąłem na nie kredyt, czy nie, ale chyba nie, a jednak wziąłem, ok. Wziąłem sobie 10 tysięcy kredytu, żeby kupić pół hektara pola, chyba jakoś tak było. Chyba pół hektara, nie pamiętam. Chodzi o pole numer 15, no 0,54, to dobrze myślałem. Tak to wygląda. Teraz więcej hektarów mam. Ale teraz mi zostało do kupienia w sumie. Logicznie, nie? No i dobra, tutaj wjeżdżam. A, ja już wiem, co się stało. Wałka nie podłączy. No i teraz można kosić. Ten dźwięk tej kosy, nie? To coś pięknego. To jest, kurde, coś pięknego w tym farmingu. Oczywiście, że rzepaku mam 3 pola. No ja 3 pól nie będę kosił, bo jest przesady. Nie mam tyle czasu po prostu. Tylko 2 nowe pola skoszę. Czyli skoszę tutaj film 15 i postaram się 10 skosić, no bo 8 to tam wiecie. Jest nowe pole, ale... Ale 10 ciekawsza. No, a później będę wapnował te pola. Czy tutaj na 15 będę wapnował? Nie wiem, zobaczę. Należy, jak tutaj z pH będzie stać. Po skoszeniu się dowiem. W sumie już bym mógł wyskoczyć, ale... Ale pójdę po przyczepę, bo raczej tutaj zbiornik powinno dać, z tego co widzę. Bo to dość duże pole jest. Ponad pół hektara tu jest na to. Ma co robić już bizon. Wiadomo, reszta poza odcinkiem, no bo najpierw będzie ogarnięta. Koszenia. Bo to muszę zaraz sobie po odcinku skoszę. Chyba tak, chyba sobie przynicę ogarnę po odcinku. Pszenicy nie ma dużo, on tylko tam 2 albo 3 pola. Więc jej nie ma dużo, no ale trzeba by ją skosić, tak? Bo kolejny odcinek z żniw nie będę robił. To jest ostatni odcinek z żniw, więc tyle mam mogę powiedzieć. A resztę po odcinku albo na live będzie koszone. A może w tle jak się uda, chociaż nie uda się raczej tutaj cosplay ustawić na tym polu. Znaczy na tym polu, na tej mapie. Bo tam się coś blokuje. Więc zobaczę, no może się uda na kiedyś. Nie, no po przyczepę trzeba będzie iść, no bo jeszcze kółka nie zrobiłem, a już mam 40%, więc coś tego rzepaku tutaj da. Nie ma lipy, no ja tą osadę chcę skończyć. Jak najszybciej, no wiadomo. Jak mam jakieś wolne pieniądze, no to ładuję sobie w pola. No bo nie w maszyny. Znaczy, no maszyny jak są na promocji, to kupuję. Staram się. A tak to staram się w pola jak najwięcej ładować. No wiadomo, im więcej ziemi masz, tym więcej zarabiasz. Logicznie, nie? Dobra, przejechał. Nie, te drzewka to będę musiał chyba te gałązki poprzeć w każdym drzewie. Z tego co widzę, bo... Każdym razem zahaczę. Ten kombajn jest za duży pod to drzewo i tyle. Do tyłu. O, po jakichś markerkach tu przejechałem. Nie, to buraki są, przepraszam. Są buraki te czerwone. No ale dobra. Grzejemy do przodu, no co? Więc nawet już nie wrócę do góry.
Ale to dobry znak, dobry znak. Przynajmniej będzie dużo rzepaku. Myślę, że z 30 ton, może nie 30, ale 20 rzepaku na pewno będę miał. Bo ta dziesiątka też jest dość duża. Dziesiątka ma chyba około hektara nawet. Czy nie? No 0,84 no. I tutaj chyba na ósemce jest, tak, jeszcze na ósemce jest rzepak, więc 0,38. No to ze 2 hektary rzepaku mam. No 2 hektary rzepaku mam. Albo prawie 2 hektary, no nie chcę się tego dokładnie liczyć, ale coś koło tego będzie. Czekaj, 0,54 plus... 0,54 plus 30 plus 40 zrobimy. No to jest powiedzmy 0,94. No i tam jest 84. No to hektar 70 gdzieś tak wychodzi. Hektar 70 rzepaku. Ogólnie o pół hektara mniej by było, gdybym nie kupił tego pola. No ale była dobra cena, na promocji było, więc... Z grzechem było nie skorzystać z tego. Dobra, pusty asfalt, pusty. Bo ja potem tym asfaltem na dziesiątkę tu będę się przemieszczał. Bo nie będę wracał przecież naokoło przez pola. Jakbym miał przed domem czwórkę wykoszoną, no to wtedy tak, no to bym sobie przejechał przez pola. No ale no nie mogę, więc tutaj będę musiał ten kawałek asfaltem przejechać, ale to jest tam dosłownie 50 metrów. Więc co tam wie to. W realu też jak jestem blisko pola, to każdy asfaltem idzie. Oczywiście jak jest jedno obok drugiego pole, tak. Dobra, no. Rurę rozkładam, bo zaraz będzie spane. Tak to sobie powoli wygląda, nie? Ten wąski łącznik już mam skoszony, więc teraz będzie tylko trochę krócej. No ale pole fajne. O, tu jedno pH będzie podnoszone, to tak w sumie tak jak tam. Nie ciekawe, kurde, bo sobie wziąłem wapno do roboty na odcinek, a nie pomyślałem o tym, że ja pieniędzy nie mam na to wapno. Czy na worek mnie stać, no bo na 2 tony mnie stać wapno, więc... Bo tam chyba, czy na 4 tony nawet wapno mnie stać. No chyba na 4 tony, bo 450 z tego co pamiętam był worek. Więc no, będzie ciekawie. Nie, no ale to średnisko to jest coś pięknego, nie? Aż się chce kosić ten rzepak. Dobra, zgaszę przyjaciela. Miniaturkę... Pomyślę jaką zrobię, bo tutaj w sumie też będzie koszenia trochę. Tutaj tę ósemkę teraz zostawię. W płocinku będę kosił prawdopodobnie. To się da. To wszystko da. Moi mili państwo, wszystko się da. Pojadę sobie z rurą otwartą. Może nie urwę nigdzie. W sumie już nie ma zbyt nigdzie, ale... No tak na dobrą sprawę to powinienem ją złożyć. Ale jak mam tu zrobić dwa przejazdy krótkie, jeszcze znowu ją rozkładać. Prawdopodobnie się wysypie, żeby na pusty zbiornik jechać na tamte pole. I to wszystko ładnie tam obciąć. Tak to będzie wyglądać prawdopodobnie. Kurde, no nie wiem czy tamte całe pole skończy, bo przez 10 minut odcinka. Zobaczę. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Na resztę część odcinka na pewno chcę wapno zrobić. To jest 100%.
Dobra, to jest odcinek na czwartek. Na poniedziałek mam, na wtorek mam. Oczywiście na środę nie mam, bo save'a nie mam ogarniętego, ale to... To tam akurat najmniejszy problem jest. Dobrze, ten jest na czwartek odcinek, to już przynajmniej będę miał trochę mniej nagrywania. A, jest niedziela, przypominam. 3 grudnia. W sumie jakby patrzę, to... Ten mój świetny plan nie wyszedł. Domyślałem się, że nie wyjdzie. Ogólnie chciałem o 9 wstać, ale nie wyszło. Tak mi się dobrze leżało, że nie chciałem się wstawać. No i wstałem sobie od pół do 10, a wtedy mnie dało. Te pół godziny to trzeba było się ogarnąć. Czyli się obudzić. Czy tam parę shortów na YouTubie pooglądać. No i przyszła ta 10, komp był odpalony. No i trzeba było nagrać odcinek. A jakoś tak wyszło, że jeszcze poszedłem sobie do pokoju i tam, i tam. Patrzę, no kurde, 10:20, to już trzeba iść na kompa, nagrać odcinek. Żeby do obiadu się wyrobić, tak? Bo przez obiad, wiadomo, zawsze może się wrzucać. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Tararara. Dobra, wysypię się, no bo to 2 tony, to prawie pół zbiornika jest. Czyli dało z tego 5... 7200 dało, no to... Dość dobry wynik. Pół przyczepy już jest nakoszony, więc spoko. Jak nie? Dobra, rurę złóż i jedziemy na kolejne pole. A tylko, że ta rura ma takie lekkie opóźnienie, jak się kliknie, to on jeszcze trzeba poczekać. Dobra, trzeba zegarkę odpalić, koguty. Nie no, nie zdążę przed nim, więc muszę poczekać. Dawaj tym autkiem. Prawa wolna, lewa wolna, okej. Okay. Zaraz oznakę w prawo się capuje i będzie dobrze. Nie będziemy tutaj drogi zaświecać. I te pole ma taki specyficzny kształt, no ale... Wiadomo jak jest. Przecież też nie powinien tak sobie cofać, bo... Aż tak mocno, no wtedy ugniatam te pola sąsiadom, no ale... A jest chyba nawet na to mod taki. Jest na mod hubie chyba nawet kiedyś był. Czyli chyba no dalej jest. Jak się będzie na sąsiada pole, to się karę płaci. Ja pamiętam, jak ten rzepak dobijałem w telewizor. To były piękne czasy. Były. A ja mam tą grę pobraną, ale nie grałem jeszcze nigdy. Nie mam czasu. Dobra, wypierdzielaj. Ciekawe, że dojadę na spokojnie. Objadę na około, na spokojnie te pole. Tutaj zrobię sobie razy 2 mnożnik. Będzie dobrze. Ale to idzie. No kurde, nie wiem, czy to całe pole kosi, czy nie. Zależy, jak to będzie sypać, bo tutaj na pewno słabiej sypie niż tam. Tam była lekko lepsza, bo tam ziemia lepsza jest i tyle.
Nic, nie ma problemu. Ale to fajnie idzie, nie? Coś pięknego jak to idzie. Nie, no to zarabiasz taka wcinka, no właśnie, tak sobie myślałem, przy samym ci stał, z tego co pamiętałem. No w ogóle ten pole jest takie trochę dziwny kształcie, ale... Wiadomo, masz takie pola, to się tak robi, tak? Jak czy ja bym to kupił teraz, czy za 5 sezonów przykładowo? Tak pewnie starałbym się szybciej kupić, no bo... Wiadomo o co chodzi. Jak ma się blisko pola, to się oszczędza czas na przejazdach. No i dobra. No i ogień, lecimy drugie kółko. Chyba drugie kółko. A, drugie kółko sobie. Może w drugą stronę będzie lepiej kosić. Tutaj już będę ten miał taki dziwny klin wyrównany. Teraz jak już będę jechał kombajn, tak bardziej na prosto. Wiadomo, i tak bym to musiał skosić i tak na to. Czy ja to skoszę teraz, czy później? Co to za różnica? Dobra, zbierz. A niech się tworzy, nie wiem po co, ale niech się tworzy. No i dobra, i gazu. Gazu na maksa i jedziemy. Procent jeszcze w zbiorniku, więc... Dobra, zbierz. O, na cały header nie jadę, bo się zapatrzyłem na telefon. No dobra, damy radę. Tego mi daj, kresika. Ale to idzie, co? 70% już. No powoli idzie, te procenty idą. Ale najważniejsze jest to, że idziemy cały czas do przodu z tą serią. I o to chodzi. Tej soi nie chciałem, bo wiadomo, nie chciałem takiego szybkiego rozwoju, bo chcę jeszcze trochę tym bizonem sobie pokosić. Jestem ciekawy, jaka w ogóle ten... tą kukurydzę skoszę. Czy ja mam jakąś fajną, czy jest jakaś fajna przystawka do bizona giganta w ogóle? Tego trzeba zacząć. Dobra, coś wystrugamy, nie? A jak nie, no to nie wiem. Na przykład pożyczę od kogoś kombajn i tyle. Coś się wystruga, nie? Coś się wymyśli. A ty się Kruka zapytam, czy ma jakąś fajną, czy zna jakąś fajną przystawkę do giganta. Do kukurydzy. FMZ, dawaj, do przodu. Na dół jeszcze zjadę, ale już nie wrócę. No, koguty się zaświeciły. Dawaj, kłoś pan to. No, rurę też sobie rozłożę już. Na dzień to tak słabo sypie. Że ja sobie jednak całe te pole skoszę. Ja wolę jednak mieć pół godziny rzepaku, skoszenia. A tam na przykład 10 albo 15 minut tylko wapna. No bo dla mnie ważniejsze było zrobienie rzepaku.
Bo łapnę to tam wiadomo, ja sobie mogę w kolejnych odcinkach jeszcze zabić. Dla mnie skorzenie tego rzepaku było jest ważniejsze. Przynajmniej na tym polu. Bo wiadomo, że ósemki już nie będę kosił, no bo nie stać mnie. Czasowo. Musiał przynajmniej godzinne odcinki cały czas robić. A może kiedyś będą godzinne. Zobaczę. Na pewno jakaś talerzówka tutaj wleci, żeby to szybko uprawić. Zobaczymy. Wiem, że z złej strony wjechałem na pole. Umiałem prosto przejechać. Teraz muszę całe pole objechać dookoła. Ajajaj. No dobra, no. Trudno. Za głupotę się płaci. Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście. Oczywiście w kontynuacji tego odcinka, hahaha, taki bejcik. Oczywiście flet na osadzie dalej, tak. Tam było 25 minut odcinka, czy tam 24, albo 20, nie pamiętam. Tutaj też zrobię około 20 minut. Tutaj dokończę to kosić. No i tyle, tak. Dokończę to kosić, zjadę kombajnem na łąkę sąsiada tutaj. I niech stoi, bo tamten rzepak to będę dopiero kosił po odcinku. Dobra, tak sobie wiadę. No i tutaj kończymy koszenie i zaraz wsiadam sobie do 30 i będę wapnął. Kupiłem sobie jeszcze wapno. O właśnie, bo tego nie powiedziałem, kupiłem sobie przed chwilą wapno. 4 tony kupiłem, 2 worki kupiłem, bo na tyle było mi sadzić, bo za 900 zł zapłaciłem. No i 60 zł na koncie tylko. Nawet niecałe. Więc tak to wygląda. Ale spokojnie. To się odrobi. We wrześniu się odrobi. Bo we wrześniu będzie oczywiście mleczko, tak? Mleka mam do sprzedaży już 13 tysięcy litrów. Więc w tej chwili będziemy co robić. Mleka jest dobra jeszcze dużo. Gnojem jest 36 tysięcy litrów jeszcze. Trzeba to wylać. Te mery też trzeba dorobić. A nie ma kiedy. No nie ma kiedy, bo trzeba odcinki nagrywać. Teraz jak będę save ogarniał, to na pewno będę musiał dorobić sobie te mery. Bo teraz będzie sierpień już. Może nie nawet bym sobie live'a zrobił z takiego ogarniania save'a, to tak pomyślę. Dobra, i tak na raz wezmę, pomyślałem, że wezmę na raz, ale nie wezmę. Ja się nie wiem, jak tam wychodzi sytuacja z rzepakiem na przyczepie, tam chyba pełno jest. Albo prawie pełno. Tam dość dużo, widzę, że na tej przyczepie już jest. No więc kosimy ten rzepak dalej. Hektar 70 rzepaku, tak jak mówiłem. Już mam 15 ton nakoszone, więc... jest spoko. A rzepak jest za 2400, więc... 30... 50 tysięcy już jest na koncie na pewno, na ten rzepak. Więc luźna gumka. No i co, ostatni przejazd i będę kończył koszenie. Na dziś. Oczywiście podjadę sobie tutaj ciągnikiem do kombajniku. A coś tam jeszcze dosypię na przyczepę, nie wiem ile, ale coś tam dosypię. No i tutaj będę wapnował, jak starczy czasu. Bo na pewno pole... A zaraz zobaczycie sobie, jakie pole będę wapnował. Ten nowy po rzepaku będę wapnował, co przed chwilą kosiłem przed odcinkiem. Na odcinku, przepraszam. Te pole będę wapnował. Tutaj też jest lipa z wapnem. Przecież koło gospy jest dużo gorzej. Więc wolałbym chyba koło gospy wyciągnąć wapno. Bo wiadomo, że nie będziemy stać na wszystkie pola wapna. Choć taki bogaty jeszcze nie jestem. Tu nawet widzicie, mam 60 zł tylko na koncie, więc... ewentualnie pójdę za jakiś kontrakt zrobić na koszenie rzepaku. Bo tam za 5000 widziałem, więc...
5 tysięcy to by mi starczyło już na cały wapon wtedy. Dobra, 15 to nasypane. 16300 już jest nakoszone. A jeszcze jedno małe pole. Więc tam... 20 to będzie, tak jak mówiłem. Oczywiście zawiozę sobie na gospodarstwo ten rzepak. Żeby tutaj nie stał sobie na przyczepie. I case'a zostawię sobie na gospodarstwie już. Bo on mi nie będzie potrzebny w dzisiejszym odcinku. No. Nie, no to ściernisko robi robotę, mówię, nie? To jest tak fajne, to ściernisko, że tak mi się podoba. Że to jest hit. No, to też jest hit, że samochody wyjeżdżają, których nie widać. Pewnie jakbym się spojrzał, to bym go widział, ale dobra. Za późno. No i dawaj tu w lewo i login. I to oczywiście beczka stoi sobie, przygotowana. Jest przygotowana, bardziej odczepiona niż przygotowana. I dobra, tu dobina. No i syp. No i dobra, rzepak wysypany, więc teraz do 30, która stoi na polu numer 23, czyli tutaj. No i dobra, i wapnujemy. Może na szóstce to nie był dobry pomysł ruszać, ale... Nie, na czwórkę wapnę. Aha! Czwórka tylko 9 na godzinę. Dam mu piątkę jednak. Bo chcę jednak full prędkością, żeby on jeździł. Czy jak widzicie, PHO1 się podnosi. W sumie na każdym polu praktycznie będzie się O1 podnosić. Więc dość tego wapna powinno pójść. 7 ton na hektar. I tak 7 ton na hektar, no to pan. To dwa rozrzutniki na hektar powinno pójść. No więc te 4 tony to ja z więcej kupy, no to sam mogę sobie dupę sadzić. No ale no nie stać mnie na więcej, tak? Na odcinek wystarczy, o. Na odcinek wapna wystarczy, a potem sobie chyba zrobię kontrakt jakiś na żniwa. I tyle. Bo kredytu raczej nie chcę brać. Już wolę sobie kontrakt wziąć. Ale mi zawinęło fajnie. Oczywiście to już było koszone po odcinku te pole, jakby nie było. Nie? Mówię, te pole zawsze unikam. Znaczy unikam, no staram się tutaj unikać. Znaczy staram się unikać, źle to może brzmi. Po prostu jakoś tak najczęściej wychodzi, że tutaj po odcinku jest zrobione coś. Więc teraz mówię, wapno trzeba zacząć od tego pola, bo jak znowu nie tutaj nie zrobię nic na tym polu, no to... To znowu będzie sobie leżeć i tam i leżeć te pole. A może by te pole zaorał? Pomyślę, może bym zaorał. Potem to ładnie brunkami zrobił. Jakieś pole na pewno będę orał, ale jakie to nie wiem. Na pewno jakieś pojęcie. Takie chyba nie za duże, więc chyba to było najlepsze do orania. No i pewnie czwórka będzie jeździć z pół. Czwórka chyba z ciemnikiem nawet stoi. Więc może case'a bym zapył. O właśnie, case to zobaczcie, jak wyszedł z pigiem. Coś wiem, że case da radę, ale... Ale chcę zobaczyć, jak w ogóle to będzie szło z tym case'em. Na pewno czwórką lepszy klimat, no ale... Ale wiadomo. Wiadomo jak jest. Oczywiście z kabiny jeżdżę, której nie ma. Jeszcze ten przejazd i będzie zwapnowany, więc luz.
Naraz to wezmę, wezmę. Aktualne pH 6, a ja do 7 podnoszę, więc. No widzicie, no, o jeden pH w górę cały czas. Więc dość bardzo tutaj sobie wyżyłowałem sobie te pola. Ale o to chodzi, żeby jak najwięcej wapnować, tak. Bo to wapno też nie znika z tego rozrzutnika. Czy jak jest mała dawka, to tego wapno to w ogóle można jeździć i nie ma końca, tak? A teraz te 7 ton, jak rzucam, to widać, że coś tam ucieka z tego rozrzutnika. No i szósteczka zapięta i login na kolejne pole. Ile minut? 10. Tam było 20, no to mamy 30. No dobra, czyli jeszcze 10 minut czasu mam. No, po prostu będę tak długo wapnował, aż mi się skończy wapno, tak? To co mam nakupione i tyle. A wziąłem sobie 30 do rozrzutnika, no dawno 30 nic nie robiłem. Więc tak to wyszło. 30 mi akurat pasowała. Dobra, piąteczka. Wałeczek i ogień. Też o jeden. No to, tak dobrze myślałem, że o jeden też tu będzie się podnosić. Była chyba nawet, mówiłem to na poprzedniej części odcinka, czyli wczoraj. Że tutaj o jeden trzeba pH podnieść. Więc tutaj wapna pójdzie na te pole, no ale trudno, no. Trzeba to trzeba, nie? Po rzepaku na pewno talerzyła wleci. Po rzepakach na pewno talerzówka wleci, a po jęczmieniu chyba sobie zaoram, bo mam dwa pola. Znaczy, no mam trzy pola, ale dwa pola chyba sobie zaoram po jęczmieniu, a jedną talerzówką przelecę i tyle. Tak chyba będzie wyglądać uprawa w tym roku. O, tu 0,35 akurat, to tutaj fajnie. Tutaj chyba nawet pioch jest w tym miejscu, więc tutaj trochę zaoszczędzę sobie wapna. To z tego, że tutaj zaoszczędzę, jak tam muszę ponad... Tam muszę jeden pH wrzucić do góry, więc... Więc to mi dużo mi to zaoszczędzenie tutaj nie da. W tym miejscu akurat. No i tutaj już wjeżdżam te jasniejsze kolory, tutaj znowu jeden do góry. O, patrz, tu jest jak 0,800. Tu jednak aż... A, dobra, nieważne. To jednak już na jeden 0 tutaj wskoczyło. Tutaj widzę tak jakby trochę... No bo to nowe pole, no to ja tutaj nie wiem, jakie tu jest pH. Ale widzę, że tutaj było tak trochę mniej wyżyłowane. A zaraz chyba znowu 1-0 skoczy, tak mi się wydaje. No, było przez chwilę 1-0, a teraz znowu. 0,800, no to teraz 6 ton daje, a nie 7, no to jest trochę... Troszeczkę różnica jest, nie? Ten kawałek pola mi się podał, to ten długi, że on tutaj jest na 4 razy do zrobienia i tyle, tak? 4 razy i fino. A, bo to jest iw, dlatego. I to jest trochę bardziej wyeksploatowane było. Zaraz faktycznie tak wychodzi, że ja wszystkie te wysokie ścierniska ubijam. Do tego niższego, no ale dobra. Po prostu tak to jest, jak się ma małe sprzęty. Niby 1-0 podnoszę, ale to zaraz gadę na grupie i będzie 0,375, więc... Więc... No już teraz. Tutaj mówię, to trochę przyoszczędzę. No ale to fajnie to wygląda, 30 z tym rozrzutnikiem, nie? Oby jak najdłużej, bo... Później jak już wiedzie ten większy rozrzutnik, to wiadomo, to będzie czwórka rozrzucać. No, też będzie fajnie wyglądać, jak czwórką będę rozrzucał jeszcze. Ale później jak już będzie coś większego, to... Od case'a to pewnie jakaś kubota wjedzie. No to do kubuty też by się przydał jakiś fajny rozrzutnik, taki
15 ton około. Na 15 ton no to już trochę wapna wejdzie, tak? No może nie tyle co wapna, znaczy no wapna też, ale... Ciekawe, czy starczy te wapna na to długi przejazd tutaj, żeby dokończyć. Tak, starczy, dobra. No spokojnie, starczy. Jeszcze zostanie nawet tam parę kilo. No jeszcze zostanie ze 100 kilo. Nawet 200 kilo. 200 kilo zostanie? Nie, 200 nie zostanie, ale 100 na pewno. 180 kilo jeszcze zostało, no widzisz to. Jak ładnie. Ja na pewno tamte pole muszę dokończyć. Potem chyba tu na dwójkę przyjadę wapnować, jak jeszcze będę miał coś w rocznicy. Na pewno będę, no przecież będę miał, no przecież pół pola już zrobiłem, tak? Wiem, że mu wymusiłem, ale to jest trudno. A po prostu czasu nie było i tyle. Dobra, sypam te wapno. Tak to będzie wyglądać. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Poszli! Szybciej ściekli, 3,5 tony i poszli! Dobra, tędy pojadę. Tutaj wózek sobie stoi, w tych krzakorach stoi. Teraz praktycznie będzie do końca... On będzie stał tam aż do... Do czasu, kiedy go nie wstawię do szopy. Aż do szopy go wstawię dopiero, jak będę wszystko skoszone, no. No właśnie nie wiem, co z tym kelerem do giganta. Zobaczę, bo może jak nie będzie... Jak nie zajdę, no to najwyżej sobie wypożyczę jakiś kombajn od sąsiada. No i tyle, i będę kosił ten kukurydzę. Tą kukurydzę w sumie bardziej pasuje niż ten kukurydzę. Chciałem powiedzieć słonecznik, ale to nie to serio. Słonecznik jest na Holbelerum, więc tam będzie też do roboty coś. W sumie na Valoronie też jeszcze dużo roboty jest, jak widzimy, bo do końca serii, ale już coraz mniej. Coraz mniej zostało do kupienia, o bardziej o to mi chodzi, a roboty coraz więcej, może tak, w sumie bardziej. No to strasznie długo schodzi o ogarnięcie save'a, nie? W sumie to jest precyzyjne, no niestety. Ja nie muszę wyłączyć rozrzutnika. Dawaj piątkę, bo... Ja zapomniałem o tym, że mam piątkę w rozrzutniku, na szóstej hałubie. Miał chłop problemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Już dużo nie zostało, mordyczko. Dwa przejazdy zostały. Dwa przejazdy zostały, będzie pole zrobione. Potem przejadę na pole numer 2, czyli koło gospy. I tam zakończę odcinek. Bo jest która minuta? 18, no właśnie. 20, to będzie 40 minut, jak nic już. No to akurat jak tam zrobię tę dwójkę, bo tam dwójka też może być trochę bardzo wyżyła. No chociaż tam będzie piach, to tam dużo aż te pH nie podniesie się. Znaczy wiadomo, że coś się podniesie, ale nie aż tak... Aż tak bardzo. Najważniejsze są te pola po jęczmieniach, żeby je zwapnować. Żeby już miały przygotowane podorkę. No to dość szeroko wyszło. Patrzę, nawet nie wiedziałem, że tak szeroko pojechałem. Ale dobra, to dorzuca, dorzuca. Ta prawa trochę strona jest bardziej faworyzowana. Trochę na prawo trochę bardziej rzuca. Ale tutaj już normalnie dorzuca, dorzuci to wszystko. Więc spoko ludzie. A tam już został mi, jak mi tutaj tak go nie poprawię już, bo... I tak by mi tego wapna nie przejęło.
No i dobra, dziękuję za wapnowanie tego pola i krzeję na kolejne pole. Na piątce? Nie, nadam mu szóstkę. Ona by tu jeszcze chciała pójść tej górki, no ale... Wiadomo, jedzie 29, ale to jest... faktycznie z górki się wydaje, jakby szybciej jechał. Dobra, piątka. Zapinamy wałek. I łogin. No mówię, to jest piochu, to tutaj... Tutaj za dużo do tego wapna nie pójdzie. Tu widzicie, 2,60... No tutaj 3,5 tony. Na maksa. Pokazuje. I to też tylko przez chwilę, a tak to jest 0,35 cały czas pokazuje. 0,375, no dobra. Czyli jak to tam? A co, zwapnuje to? I na pewno powinniśmy jeszcze z starszymi wapna, no bo tutaj widzę, że no za dużo tego wapna nie zużyje, a tam w worku jeszcze zostało. 600 kilo. Pojeżdżę sobie trochę spoza kabiny. Pamiętam, czy to było ustawione, czy jest... A tu jest 30 ustawione, dobra. Pojeżdżę trochę spoza kabiny. No, no w kabinie już trochę pojeździłem sobie. Więc okej. Okay. Let's go. Niby taki mały płotki rozrzutnika dość szeroko daje. Wydaje mi się, że on tak szeroko nie powinien dawać, no ale... Ja tego moda nie tworzyłem, więc... Więc niech tak będzie. O, tutti. No i dobra, i ten ostatni przejazd. Właśnie złapie mi go. Bo będę musiał bliżej Amigo tego jechać. Tak, ja muszę tak jechać, bo... Niestety trochę nakład zrobię, no ale... Tak powinno w ogóle rzucać mi ten wapno do tyłu. Ten delikatny na bokinie, ale nie aż tak. Teraz rzutnika aż tak do tyłu nie dajesz już. Czy na boki, przepraszam. On tam może z pół metra na bok da, ale nie tyle. Widzi ta? To na brzegu nawet nie chciała złapać. Czy to już pewnie też nie złapie, to zaraz mi odetnie wapno. No i dobra, jeszcze ten przejazd tutaj będzie zwapnowany. A no chyba będziemy kończyć ten odcinek. No to już mi się wydaje, że to już czas. No ile jest minut? 23. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa. Do następnego.